Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w naszym kolejnym webinarze. Dzisiaj sobie przypomnimy, odświeżymy i sprawdzimy, jaki jest stan prawny. Dzień dobry, już mamy tutaj osoby, które nam dały znać, że jesteśmy live. Bardzo się cieszymy. Witamy Państwa serdecznie ponownie na naszym webinarze z cyklu Prawo, Podatki, IT w składzie Jędrzej Jażdżyk, dyrektor zarządzający Hogard i Jan Czerwiński, partner w zespole podatkowym DZP. Tak jest. Dzisiaj weźmiemy sobie ewidencję elektroniczną i CEWA, popatrzymy sobie, jaki jest aktualny stan prawny, gdzie jesteśmy, gdzie są przepisy. I jak tak naprawdę, jaki jest stan przygotowania od strony zarówno właśnie przepisów, od strony rozporządzeń, jak i też od strony tutaj naszej informatycznej, ze strony Hogarda. Dobrze, i nie przedłużając, zawsze musimy Państwu ukraść parę minut, troszeczkę autoreklamy. Za to nam płacą, więc trzeba parę słów powiedzieć, no ale też tak pół żartem, pół serio, żebyście Państwo troszeczkę mieli świadomość, z kim tutaj macie do czynienia, bo widzimy tutaj nowe twarze, co nas zresztą bardzo cieszy, oczywiście jak zwykle. Ja już wspomniałem, nazywam się Jędrzej Jażdżyk, reprezentuję spółkę Hogard. To jest firma informatyczna, która zajmuje się szeroko rozumianą informatyką, ale głównie softwarem, tak? Czyli aplikacjami biznesowymi, to jest nasza specjalizacja. Natomiast tak jak Państwo tu widzicie na slajdzie, Hogard to troszeczkę większe pojęcie niż jedna spółka, to znaczy jest to grupa spółek, mówiąc wprost. Natomiast również to, co istotne, to są nasze partnerstwa strategiczne. Generalnie rzecz biorąc, od kilku, a już niedługo będzie od 10 lat, bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby stworzyć pewną grupę firm eksperckich, które specjalizują się w danych obszarach i współpracować ściśle, tak? To znaczy nie wierzymy trochę w model zatrudniania studentów i samodzielne działanie, że tak powiem, na wszystkich polach próba obsłużenia tego za pomocą młodych ludzi. Wierzymy w wiedzę ekspercką, wierzymy w zaufanie klientów, które się rodzi z doświadczenia, z wiedzy. W ten też sposób powstała właśnie grupa spółek i strategiczne partnerstwa, dlatego też tu jest Janek Czerwiński z kancelarii DZP, z którym już od kilku lat robimy webinary w zakresie prawa podatków IT. Również współpracujemy z firmą Probit, która się specjalizuje w technologiach Microsoftu. Mówimy głównie o systemie ERP Microsoft Dynamics 365. I również po lewej stronie, tutaj jak Państwo widzicie, współpracujemy ze spółką Simply Mobile w zakresie platformy Workflow. Z cyklu platformy Workflow również mamy webinary, no i oczywiście z technologii Microsoft także. W maju zresztą zapraszamy, jest cały cykl. Natomiast ja reprezentuję jedną z czterech spółek, Hogard Business Applications, jest jeszcze Hogard Business Intelligence, Business Systems i Data Analytics. Tak jak wspominałem, one skupiają specjalistów, ekspertów w danych dziedzinach, zajmujemy się różnymi technologiami i za chwileczkę o tym powiem jeszcze dwa słowa. Jeśli chodzi o gamę właśnie rozwiązań i tego, czym się zajmujemy, to tak jak wspominałem, szkolenia w zakresie prawa podatków IT, oczywiście również usługi tutaj z jednej strony, jak najbardziej polecam usługi DZP specjalistycznej zespołu Janka, ale my również współpracujemy z Jankiem i z DZP w zakresie pisania naszych rozwiązań i oprogramowania. Tutaj to doradztwo jest oczywiście bardzo potrzebne i przydatne, ale również, tak jak wspominałem, ze spółką Simply Mobile pracujemy w zakresie platformy obiegu dokumentów. Tutaj także ta wiedza ekspercka się przenika, tak? To znaczy tutaj chociażby nasze doświadczenie informatyczne, ale z drugiej strony także wiedza ekspercka, na przykład w zakresie różnego rodzaju procedur dochowania należytej staranności, to jedno z drugim się łączy i w ten sposób też można w rozwiązaniach informatycznych przygotowywać odpowiednie rozwiązania. Zajmujemy się również całymi systemami ERP. Tutaj wspomniałem o spółce Probit, z którą współpracujemy w zakresie technologii Microsoft, ale również mamy na swoim pokładzie systemy ERP Sun Systems czy ze stajni Oracle, JD Edwards. No i oczywiście systemy BI-owe, stąd też chociażby spółka Hogard Business Intelligence i tutaj co najmniej trzema technologiami, właściwie co najmniej no, trzema głównymi technologiami zajmujemy się, czyli Microsoftem, Tableau i Clickiem. Natomiast oczywiście w ramach
w ramach współpracy z DZP. Również tutaj nie tylko są szkolenia, ale pisanie specjalistycznych modułów, między innymi także do ewidencji akcyzowych, ale również do e-sprawozdań, do KSeF-a, więc mamy tutaj dużo tych rozwiązań. Natomiast to, co nas łączy, to jest kilkadziesiąt, już ponad 20-30 lat doświadczenia na rynku, jeśli chodzi o podmioty, które reprezentujemy. To są tysiące wdrożeń, to jest tysiące ekspertyz, o tym Janek też będzie wspominał, więc to jest, no jest to wiedza, która po prostu przez lata narosła, więc nie jesteśmy, tak jak mówiłem, podmiotem, który powstał parę lat temu, nie jesteśmy młodymi niestety już ludźmi, to także po nas już niestety widać, no ale czujemy się jeszcze wciąż młodo oczywiście. Zajmujemy się różnymi technologiami, no i myślę, że przez to też udało nam się wiele projektów zrealizować i mamy naprawdę setki zadowolonych klientów. Po prawej stronie jest jakiś króciutki wycinek naszych referencji i klientów, dla których pracowaliśmy i pracujemy. Wspominałem już o modułach, więc nie będę teraz przedłużał. Państwo macie tutaj wyświetlone jakby tak w podziałach te takie sloty obszarami, tak, systemy BI-owe, moduły workflow, jakimi się zajmujemy, systemy ERP, o których wspominałem, czy moduły specjalistyczne, też już o tym wspominałem. Dzisiaj zajmujemy się tym tematem modułów specjalistycznych i w ramach tych modułów specjalistycznych będziemy sobie mówić o ewidencji akcyzowej i no właściwie o module, który również służy do generowania deklaracji akcyzowych, bo jest to moduł, który jakby ma w sobie obie te funkcjonalności, a niektóre, nie wszystkie na rynku takie możliwości mają, więc warto o tym wspomnieć. Dobrze. Ostatnia rzecz, o której jeszcze chciałem wspomnieć, to, że bardzo mocno jesteśmy obecni w social mediach. Tutaj zarówno oczywiście na naszej stronie internetowej możecie Państwo znaleźć kalendarz wydarzeń, zapisy, nagrania. Ja Państwu też te linki wrzucę na czata, żebyście Państwo mogli sobie skopiować. Ale również jesteśmy bardzo aktywni na Facebooku, staramy się na bieżąco informować o najnowszych naszych rozwiązaniach, nie tylko o webinarach, to chciałem to zaznaczyć, ponieważ również robimy tak zwane krótkie filmy instruktażowe, to się nazywa shorty, tak w YouTubie, również robimy tutoriale, tak, gdzie pokazujemy nasze aplikacje, o tym też powiem, dlatego że oczywiście dzisiaj nie wyczerpiemy wszystkich tematów, a tam w takim skondensowanym sposób próbujemy też pewne rzeczy prezentować, co pozwoli pewnie wielu z Państwa się zorientować nad możliwościami wykorzystania tych modułów. No i jesteśmy na YouTubie, tak? Tam też są właśnie shorty, tutoriale, webinary, więc tam Państwo znajdziecie również po dzisiejszym webinarze materiał zamieszczony, oczywiście z pewnym opóźnieniem, materiał trzeba obrobić, przygotować, podzielić na rozdziały i tak dalej, oddaję głos niniejszym Jankowi. Dzięki, Jędrzej. Widzę, że pan Rafał zachęca nas do już przejścia ad rem. No tak. To ja jeszcze już zupełnie króciutko powiem, że reprezentuję dużą kancelarię, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka od ponad 30 lat na rynku, ponad 200 prawników lub doradców podatkowych w różnych specjalizacjach. Ja reprezentuję zespół podatkowy, zajmujemy się różnymi rzeczami, ale takimi powiedzmy trzema filarami naszej działalności to są transakcje i restrukturyzacje. Strukturyzacja majątku, doradztwo sukcesyjne to są takie obszary, gdzie doradzamy w podatkach dochodowych zasadniczo. Drugi obszar działalności zespołu podatkowego to są kontrole podatkowe, postępowania podatkowe czy spory, szeroko pojęte spory na etapie organów czy sądów administracyjnych, ale również to jest występowanie przed organami pisząc wnioski o interpretacje podatkowe, o wiążące informacje akcyzowe, wiążące informacje taryfowe, czyli korzystanie z tych instrumentów, które prawo nam daje, żeby firmy mogły zabezpieczać swoje interesy podatkowe, swoje bezpieczeństwo podatkowe, zwiększać. Tak? I trzeci filar naszej działalności to jest bieżące doradztwo i tutaj jest opiniowanie umów, tu jest hotline, czyli adresowanie takich ad hoc bieżących powstających problemów podatkowych. To jest doradztwo też w zakresie transfer pricingu, czyli szykowanie dokumentacji cen transferowych, tworzenie analiz benchmarkingowych, porównawczych. I to jest również
budowanie czy tworzenie procedur wewnętrznych, tak żeby bezpieczeństwo podatkowe zwiększać, żeby zabezpieczać interesy podmiotu i żeby zabezpieczać interesy osób odpowiedzialnych w danym podmiocie za obszary podatkowe, czyli takich, które mogą na przykład ponosić ryzyko karne skarbowe. A ja w tym zespole już od 14 lat właśnie się niedawno zakończyło mojej działalności w zespole podatkowym DZP. Od zeszłego roku jestem partnerem i zajmuję się głównie VAT-em, akcyzą i cłem, czyli tymi, jak można to skonkludować, jako pośrednie podatki i inne należności publiczno-prawne, bo również na przykład występuję jako pełnomocnik w sprawach o korekty finansowe, także w tych sytuacjach, kiedy podmiot uzyskiwał dofinansowanie projektu z funduszy unijnych czy z budżetu państwa i podczas weryfikacji okazuje się, że nie dochował pewnych procedur w zakresie na przykład zamówień publicznych, konkurencyjności, zawęził troszkę pole wyboru potencjalnych oferentów i trzeba bronić jego interesu przed organem, przed sądem, żeby nie musiał korygować swoich rozliczeń w zakresie dotacji. To tyle, jeśli chodzi o tą część marketingową. No i jak pan Rafał już nie zauważył, przejdźmy do rzeczy. A zatem o czym sobie dzisiaj pomówimy? Pomówimy sobie o elektronicznych ewidencjach akcyzowych, bo to jest clue naszego spotkania. Porozmawiamy o CEWie. To jest temat chwilowo, można powiedzieć, zawieszony, ale no, jest w tle, więc warto wiedzieć, w czym rzecz i króciutko sobie na ten temat powiedzieć. No i kwestia terminu wejścia w życie nowych regulacji. Kończy nam się pewien okres przejściowy, na to zwrócę uwagę, bowiem dla części z Państwa może to być koniec czerwca, może być okazją do wdrożenia pewnych zmian, tak żeby od 1 lipca działać na zasadach nowych, w pełni kompatybilnie z wymogami obecnie obowiązujących przepisów. A zatem aktualny stan prawny. Tutaj zaczniemy od krótkiego resume, takiego historycznego i warto wiedzieć, że te aktualnie obowiązujące przepisy są pewnym rozwinięciem i modyfikacją przepisów obowiązujących do 19, 20, 21 roku. W 21 roku padł pomysł, aby przejść na wyłącznie elektroniczne ewidencje akcyzowe. Przepisy obowiązujące w 21 roku, na początku tego roku, mówiły, można prowadzić ewidencje w sposób papierowy i w sposób elektroniczny. Ewidencje papierowe miały swój ustandaryzowany format, ewidencje elektroniczne nie, miały zawierać te same dane. W 21 roku, w marcu, pojawiła się ustawa, uchwalona została ustawa, wskazująca, że od 22 roku wyłącznie elektronika zagości, jeśli chodzi o ewidencje akcyzowe. Zmieniony został artykuł 138p i zamiast przepisu mówiącego o tym, że będzie należy prowadzić ewidencję w sposób papierowy lub elektroniczny, miała wejść w życie zmiana wskazująca, że wyłącznie w sposób elektroniczny należy prowadzić tę ewidencję. W ślad za zmianą ustawy poszła zmiana przepisów rozporządzenia, zostało uchwalone w czerwcu 2021 roku rozporządzenie o tytule analogicznym do poprzednio obowiązującego rozporządzenia z grudnia 2019 roku i wprowadzono przepisy przejściowe pozwalające jeszcze do końca roku 2021 prowadzić ewidencję na dotychczasowych, czyli tych z 2019 roku zasadach. Później dochodziło do przesunięcia tego momentu wejścia w życie elektronizacji akcyzy. Przesunięcie to miało nastąpić o rok później, czyli od 1 stycznia 2023 roku podatnicy mieli przejść na wyłącznie ewidencję elektroniczną. Chwilę później kolejna zmiana przesuwająca ten obowiązek na 1 lutego 2024,
nie 1 stycznia, żeby KSeF mógł wejść w życie, ale jak wiemy, KSeF-u nie ma i jeszcze chwilę go nie będzie obowiązkowego. Zatem na 1 lutego przesunięty termin wejścia w życie elektronizacji ewidencji akcyzowych i pojawiająca się kolejna zmiana wskazująca na to, że jednak nie od 1 lutego, ale od 1 stycznia 2024 roku będzie można prowadzić ewidencję z powrotem w formie papierowej, czyli 3 lata prac, można powiedzieć 3 lata prac legislacyjnych i później zawrócenie Wisły kijem i powrót do idei możliwości prowadzenia ewidencji w formie papierowej. To przesuwanie w czasie tych elektronizacji ewidencji akcyzowych związane było z centralną ewidencją wyrobów akcyzowych. To były dwa równolegle prowadzone projekty, które w pewnym momencie postanowiono połączyć. To znaczy pierwotnie plan był taki, aby wdrożyć ewidencje akcyzowe elektroniczne, później na tej bazie już budować CEWę i móc ładować dane do CEWy z tych zelektronizowanych ewidencji akcyzowych, no ale ponieważ elektroniczne ewidencje były odraczane, to w pewnym momencie spotkało się to w czasie, zbiegło się to w czasie z planem wdrożenia CEWy. CEWa to projekt z ustawy z lipca 2023 roku i pomysł, żeby zamiast każdy podatnik prowadzić miał ewidencję w swoich własnych systemach elektronicznych, to te systemy elektroniczne własne systemy finansowo-księgowe czy dedykowane ewidencje akcyzowe miały być takim źródłem danych dla CEWy, ale te ewidencje de facto miały być prowadzone w systemie CEWa, czyli w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów, no a podatnicy mieli ze swoich systemów ładować XML-em dane do systemu centralnego. Tak? Czyli trochę idea, można powiedzieć, bardziej nawet podobna do KSeF-u niż do JPK, mianowicie podobna w tym, że tak jak w KSeF-ie idea jest taka, aby faktura była wystawiona dopiero w momencie jej załadowania na platformę ministra finansów, na platformę KSeF, tak i tu ewidencja staje się ewidencją dopiero w momencie pojawienia się w CEWie, to znaczy, a wcześniej na etapie podmiotu jest projekt, tak jak i projekt faktury w KSeF-ie jest na poziomie podatnika. Widzę, że Jędrzej się włączył, chciałby tutaj, widzę, wtrącić dwa słowa. Ja się włączyłem, bo na następnym slajdzie jest część, w której ja się powinienem udzielić. Dobrze, jestem czujny, tak. Tak, jak Janek wspomniał, projekt był, a ponieważ był projekt, to również była jak gdzieś tam przewidywana prawdopodobieństwo, tak, że będzie on wchodził w życie. No i rzeczywiście wiele na to wskazywało, stąd też my żeśmy taki projekt wewnętrzny wykonali weryfikacji CEWy i tego projektu względem wymogów w zakresie pól, które są obowiązkowe w ewidencjach akcyzowych. Ten projekt już żeśmy Państwu pokazywali, bo to no, było już jakiś czas temu i zdecydowanie takiej weryfikacji dokonaliśmy. No i wnioski były takie, że trochę zmian było, tam w szczególności pojawiały się nowe pola, które powinny być z list rozwijanych. No na razie projekt został zarzucony, znaczy w sumie razem nie wiemy, zamrożony, może nie zarzucony należało powiedzieć. Tak. Niemniej jednak warto jest wspomnieć, że my od strony informatycznej nie śpimy, że tak powiem, tylko że rzeczywiście przygotowywaliśmy się bardzo poważnie na wprowadzenie CEWy i stąd też platforma została do tego jakby zweryfikowana. Tak? Natomiast platforma sama w sobie, tak jak wiele naszych rozwiązań, również ma mechanizmy wysyłania danych, ponieważ mamy zarówno i JPK-i, i KSeF-a, i SMOPL-a dla branży farmaceutycznej, więc mamy dużo rozwiązań, a również AKC4 chociażby. Więc nasze ewidencje, elektroniczne ewidencje akcyzowe są na to przygotowane. To znaczy platforma, jeśli już będą
będzie rozporządzenie, albo efektem rozporządzenia tak naprawdę będzie, będą wytyczne, jeśli chodzi o technikalia, w jaki sposób te dane miałyby być wysyłane. Najczęściej oczywiście jest to XML-em na wskazaną bramkę za pomocą odpowiedniego API, ale czy to będzie na platformę taką czy inną, tak naprawdę, bo ministerstwo może tutaj na różnych platform użyć, no to wówczas, no ale między innymi może być ta sama używana, która jest dla AKC4, tak? W związku z tym my jesteśmy na to przygotowani i gotowi, żeby taki mechanizm uruchomić w aplikacji. Tak, no i ostatnia rzecz, którą tutaj warto wspomnieć, to to, że dzisiaj elektroniczne ewidencje akcyzowe produkcji Hogarta oczywiście nie mają takiego modułu do wysyłania cewy siłą rzeczy, ponieważ tak jak wspomniałem, nie ma jeszcze wytycznych w tym zakresie, natomiast jeżeli to będzie, to wówczas taki moduł skonfigurujemy i udostępnimy naszym użytkownikom. To tyle od strony takiej informatycznej, takiego naszego przygotowania technologicznego do tego procesu, jeśli ten proces zostanie odmrożony, tak? I już ci oddaję głos, Janku. Mhm. Przy okazji pojawienia się tego projektu w Sejmie dotyczącego CEWY pojawiły się rozporządzenia wykonawcze. Pojawiły się dwa rozporządzenia, które podzieliły obecnie istniejące i te poprzednie przepisy wykonawcze na dwa odrębne rozporządzenia, w których jedno określało ewidencję i dokumentację, drugie określało sposób prowadzenia ewidencji i dokumentacji. Czyli można powiedzieć, że takie ogólne przepisy dotyczące zasad prowadzenia ewidencji zostały przeniesione, wyodrębnione do osobnego rozporządzenia przy projekcie CEWA. Drugie rozporządzenie definiowało już zakres poszczególnych ewidencji. Jak rozumiem, idea tego podzielenia przepisów była związana z tym, że CEWA jest systemem informatycznym bazującym na platformie ministerialnej, w związku z czym zasady prowadzenia były po stronie ministerstwa. Dla podatników były to przepisy dotyczące na przykład zasad przekazywania informacji do CEWY i o ile to, o czym sobie zaraz powiemy, tak jak dotychczas i obecnie trzeba wprowadzać wpisy w porządku chronologicznym i najpóźniej co do zasady dzień po zdarzeniu, o tyle CEWY należało ładować dane, do CEWY ładować dane należało maksymalnie w terminie 5 dni. Także to był pomysł na CEWY. Teraz zaraz przejdziemy sobie do naszych obecnych przepisów. Natomiast CEWA, można powiedzieć, że była od strony informatycznej, no jeszcze zaraz Jędrzej o tym powie, pierwsze przymiarki informatyczne do CEWY były, to znaczy była stworzona schema i poddana konsultacjom. Od strony prawnej CEWA była ubrana w projekt ustawy i w projekt rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Myślałem, że jeszcze zdążę wyknąć, ale już nie. Tak, dokładnie tak jak Janek mówi i ten slajd to Państwu prezentuje, tak? To znaczy powstał prototyp schemy, więc naprawdę prace były mocno zaawansowane. Tak jak mówiłem, żeśmy się bardzo mocno do tego przygotowywali, żeby być gotowymi od strony informatycznej i technologicznej na wyprodukowanie takiego modułu i nawet prototyp takiego modułu powstał z naszej strony. I tak jak Państwo tutaj widzicie, zarówno schema powstała, jak i dokumentacja do tego wzorca prototypu, jak również pewna specyfikacja procesu przesyłania pliku, więc te prace były bardzo mocno zaawansowane, zostały niestety zamrożone, natomiast tak wszystko wskazuje na to, że ten projekt może być odmrożony, a my od strony informatycznej wtedy również będziemy musieli prace informatyczne odmrozić, tak należałoby powiedzieć. Jeszcze przeskocz, proszę, na kolejny. Mhm. Tak. Teraz w sumie razem, kiedy mówimy o CEWie, to też warto jest powiedzieć, że to, co wspomniałem wcześniej odnośnie projektu, tak, że myśmy mieli wewnętrzny projekt, który weryfikował pola, bo to, co jest istotne, żeby powiedzieć, to to, że CEWA w
pewien sposób uporządkowała wcześniejsze rozporządzenia dotyczące jakby pól, tak, czy może formatów danych, które powinny się znajdować w elektronicznych ewidencjach akcyzowych. Rozporządzenia nie zawsze były, rozporządzenie zawsze było precyzyjne i wskazywało, czy też podawało listę pól tak naprawdę, jakie powinny się znajdować na, nazwijmy to, formatkach wprowadzania danych, tak? Natomiast CEWA porządkowało to, porządkowała, no bo jeżeli wchodzimy już w detale takie informatyczne, to w momencie, kiedy mówimy konkretnie, jakie pola powinny być, nazywamy te pola i mówimy nawet, jakie są listy wartości w tych polach, no to, to jakby dokonujemy pewnego porządkowania takich ogólnych informacji, które znajdowały się w rozporządzeniu. I CEWA taki porządek wprowadzała. I nasze rozwiązanie myśmy też weryfikowali i również robiliśmy parę projektów analitycznych dla klientów, żeby weryfikować, czy oni są przygotowani na CEWE. Tam pewne zmiany czasami miały potrzeby być wprowadzone u klientów, natomiast od strony informatycznej nasze oprogramowanie jest na to przygotowane. Natomiast to, co jest ważne, to żeby też powiedzieć, mówiąc o elektronicznych ewidencjach akcyzowych i naszym rozwiązaniu, ja tutaj się teraz połączę już z serwerem, żeby Państwu pokazać, to też jest to, jaki jest zakres modułowy w ogóle rozwiązania, bo elektronicznych ewidencji akcyzowych no jest troszkę, tak? I tutaj, jeżeli sobie połączymy się do naszego serwera, ja już tutaj mam aplikację uruchomioną, ale to, co jest istotne, to jest ten zakres modułowy, tak? Czyli tutaj, co widzimy po lewej stronie, no bo zgodnie z artykułem 138a mówimy o składzie podatkowym, 38D o alkoholu etylowym, 38O mówimy o dokumentacji, tak, czynności w zakresie produkcji piwa. Tak jak Państwo tutaj widzicie po lewej stronie, tak, ja zresztą czytam to, co nam tutaj w tej chmurce system pokazuje, dlatego że od strony ewidencji akcyzowych jest tych, jest tych potrzeb wiele, tak, natomiast aplikacja nasza ma jakby wszystkie rodzaje ewidencji obsłużone. Więc możemy tutaj zarówno w zależności od tego oczywiście, czy Państwo jesteście z branży produkcji alkoholi, czy może też na własne potrzeby użytkujecie, to wówczas tutaj w aplikacji licencyjnie jest uruchamiany odpowiedni moduł, za pomocą którego możemy dane rejestrować, wprowadzać. Więc ten zakres modułowy jest bardzo szeroki, ale jest on w naszej aplikacji objęty. Oczywiście tutaj warto jest nadmienić też, że jest wersja taka uproszczona, tak zwany ewidencik, tak go humorystycznie nazwaliśmy. I to jest wersja, która nie ma w sobie składu podatkowego i właśnie dokumentacji w zakresie produkcji alkoholu etylowego, piwa i wina. Natomiast pozostałe ewidencje również ma do dyspozycji. I wówczas możemy taką wersję uruchomić, ten ewidencik jest samoinstalowany, tak? Więc ten zakres modułowy jest szeroki, każdy zresztą, każda z ewidencji, no podobnie jak to CEWA też przewidywała i porządkowała, zawiera zestaw kolumn czy też danych. Rozporządzenie czasami podaje tylko listę tych kolumn, tych danych, informacji, które powinny być rejestrowane podczas wprowadzania ewidencji elektronicznych, czy też ewidencji, tak, danych dotyczących ewidencji. Natomiast CEWA porządkowała i pewne tutaj podawała też wytyczne w zakresie pól wartości, jakie powinny się znajdować. Więc jeżeli ten projekt zostanie odmrożony, to na pewno pewne też jakieś drobne zmiany jest, będzie możliwość, czy też będzie potrzeba, tak, wprowadzenia. Natomiast to, co też jest bardzo ważne, co należy tutaj zaznaczyć, patrząc z punktu widzenia ewidencji akcyzowych, to jedna rzecz to jest to wprowadzanie danych zgodnie z rozporządzeniem. Ja jak sobie tutaj wejdę w dodawanie nowego rekordu, my jesteśmy tu akurat w ewidencji elektrycznej, ale to też jest dobry przykład, tak? Dlatego że oczywiście mamy pewne pola, które są właśnie wymagane ustawowo i te pola tutaj w systemie wybieramy. W momencie, kiedy sobie wprowadzimy te dane, to będziemy mieli zarejestrowane te, które są wymagane ustawowo.
czy zgodnie z rozporządzeniem, właściwie powinienem powiedzieć precyzyjniej. Natomiast to, co jest istotne, proszę zobaczyć, że tu mamy na przykład pola dodatkowe. Tak? Aplikacja jest wyposażona w różnego rodzaju pola dodatkowe, które możemy sobie sami zdefiniować, czy też Państwo mogą zdefiniować, czy my możemy podczas wdrożenia zdefiniować i w ramach potrzeb one mogą być wprowadzone. Proszę zobaczyć, że te pola na przykład mogą to być też pola z list dostępnych wartości. Tak? W systemie się definiuje takie pola wartości dostępne po to, żeby użytkownik był zabezpieczony przed ewentualnym popełnieniem błędów. Te pola dodatkowe zresztą można pokazać, bo naprawdę w bardzo prosty sposób się je dodaje. Jak ja tutaj sobie wszedłem w ustawienia dodatkowe i jak ja sobie teraz przejrzę tutaj listę wszystkich pól, które widzimy na formatce, proszę zobaczyć, że nie wszystkie są uruchomione. Tak? To, co widzimy na ekranie, to są te, które są wymagane ustawowo, czy też zgodnie z rozporządzeniem, bo nawet nie należy się samemu skorygować. Natomiast mamy tu na przykład pola dodatkowe, tak? One są ogólnie nazwane na przykład column add string 3, tak informatycznie, ale łatwo możemy sobie tę nazwę tego pola zmienić, tak? Na przykład weryfikacja działu quality, tak? Więc jeżeli tak sobie to pole nazwiemy i uruchomimy, to proszę zobaczyć, to pole od razu jest w systemie aktywne. Tak jak Państwo pewnie zwróciliście uwagę, jak jeszcze raz wejdę w te pola wartości, może to przesunę na środek, gdzie lepiej widać, to jak teraz zejdziemy sobie tutaj w dół, to proszę zobaczyć, tych pól jest tutaj bardzo wiele, tak? Możemy takich pól dodatkowych dodać więcej. Zresztą tutaj są też pola typu wartość, tak? No bo nie wszystkie pola są typu tekstowego, mogą to być też pola typu data, tak? Jeśli chcemy podać na przykład datę, jakąś dodatkową datę, powiedzmy datę weryfikacji, tak? Data weryfikacji, to w momencie, kiedy takie pole dodamy, proszę zobaczyć, ja już mam aktywne pole daty weryfikacji. Jak wejdę tutaj, to pojawia mi się pole typu data, tak? I nawet więcej, bo też należy wspomnieć o tym, proszę zobaczyć, tu jest taka kolumna załącznik, tak? To też nie jest oczywiście wymagane zgodnie z rozporządzeniem ani zgodnie z ustawą, natomiast w aplikacji takie dodatkowe pola są, dlatego że pojawia się czasami taka potrzeba, klient ma taką potrzebę, żeby sobie pewne informacje dodatkowe zamieścić. One nie muszą być prezentowane na zewnątrz, tak? Mogą to być pola, które są wykorzystywane tylko na własne nasze potrzeby, tak? To, co też ważne, to, że jest podgląd, tak? Tego załącznika. Tutaj to akurat sobie wzięliśmy jakąś deklarację CUK, tak? Tylko żeby Państwu pokazać, tak? Natomiast proszę zobaczyć, ten załącznik do tego rekordu jest już tutaj podłączony, tak? Jak ja jeszcze raz kliknę sobie na tę agrafkę pokazującą załączniki, no to wtedy mogę jeszcze raz ponownie uruchomić i widzę te informacje. Także to, co najważniejsze, to jest ten zakres modułowy, który jest tutaj w pełni pokryty zgodnie z wymaganiami. Dobrze, ale przejdźmy też dalej, żebyśmy teraz już nie zatrzymali się na części informatycznej, więc oddaję, Janku, tobie głos. Jakbyś mógł wrócić do prezentacji. Już wracam do prezentacji. Jesteśmy. Okej. Okay. Także można powiedzieć, że przeszliśmy przez ten rys historyczny do momentu bieżącego, jeśli chodzi o regulacje akcyzowe. Przeszliśmy przez CEWE, żeby pokazać de facto, co nas czeka, bo tak jak Jędrzej powiedział, temat jest zawieszony, ale nie jest zamknięty. To, że nas czeka elektronizacja akcyzy pełna, polegająca na przejściu na CEWE, to nie mam co do tego wątpliwości. Moment jest chwilowo faktycznie trudny do określenia, szczególnie, że KSeF też się został przesunięty w czasie. Mamy na horyzoncie JPK CIT, które w odniesieniu do którego prace również trwają. No więc żaden z tych trzech dużych tematów elektronizacji podatków dochodowych, VAT-u i akcyzy, póki co nie zadział się w pełni. Tak? Każdy z nich jest odraczany. Natomiast kierunek został wyznaczony, wpisuje się w trend światowy, w związku z czym nie mam wątpliwości, że przejście na CEWE nastąpi.
No ale póki co mamy przepisy, które obowiązują, obowiązują od 1 stycznia i znowu zawierają pewne przepisy przejściowe. I powiedzmy sobie o tym, jak jest dziś. Dziś, czyli mamy przepisy z rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji i dokumentacji o zbliżonym tytule do poprzednich przepisów w sprawie ewidencji, dokumentacji i protokołów dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Te protokoły pojawiły nam się w treści, w tytule rozporządzenia. Rozporządzenie jest z grudnia 2023, obowiązuje od 1 stycznia i również wprowadza przepisy przejściowe. To, co jest diametralnie inne od treści rozporządzenia poprzednio obowiązującego, to to, że wprowadzona została możliwość prowadzenia papierowych ewidencji, de facto przywrócona do treści rozporządzenia, bo w praktyce i tak istniała na bazie przepisów przejściowych poprzednio obowiązujących przepisów rozporządzenia. Teraz możemy prowadzić ewidencję w sposób papierowy i elektroniczny, natomiast to, co jest, wiedząc, że CEWA jest na horyzoncie, choć ten horyzont jeszcze jest trudny do czasowy horyzont jest trudny do określenia, to te ewidencje akcyzowe elektroniczne jawią się jako podstawowy jednak sposób prowadzenia ewidencji przez podatników akcyzy. Jeżeli byście Państwo decydowali na postać papierową ewidencji, to tak jak wcześniej trzeba te karty ewidencji zanieść do urzędu, przeszyć, ostemplować, ponumerować, tak żeby organ wiedział, że ewidencja jest prowadzona w sposób ciągły, chronologiczny i uzgodniony de facto z organem i zabezpieczony tymi przeszyciami przez organ. Jeśli chodzi o ewidencję prowadzoną w sposób elektroniczny, to ona może się składać z wielu modułów, może być prowadzona w różnych programach komputerowych. Ważne jest to, aby po prostu potrafić zagregować dane wymagane przepisami i przedstawić je organowi w formie wydruku czy w formie elektronicznej na żądanie Urzędu Skarbowego czy Urzędu Celno-Skarbowego. Natomiast ewidencja Hogarth daje tę możliwość, że w jednym miejscu mamy wszystkie wymagane przepisami ewidencje. W jaki sposób trzeba prowadzić ewidencję? Przede wszystkim w sposób ciągły. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów wyrobów akcyzowych, wiemy, że system w ogóle regulacji w zakresie ewidencji akcyzowych definiuje, że mamy ewidencję dla składu, ewidencję dla nabyć wewnątrzwspólnotowych, ewidencję dla wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie, ewidencję wyrobów węglowych, gazowych, etc. A więc mamy częściowo przynajmniej podział ze względu na rodzaj wyrobu, częściowo ze względu na status podmiotu, który ewidencję prowadzi, częściowo ze względu na rodzaj zdarzeń istotnych dla obliczenia akcyzy, czyli na przykład zużycie, czyli na przykład wyroby zwolnione, czyli na przykład nabycie wewnątrzwspólnotowe. To, co pojawiło się już poprzednio i co jest kontynuowane w tym obecnych przepisach, to, że dokumentacja, że ewidencje mają dotyczyć miejsca prowadzenia działalności. Jeżeli zatem mamy podmiot, który ma kilka miejsc prowadzenia działalności i te miejsca mogą nie być specjalnie od siebie oddalone, ale mamy takiego klienta, który ma dwa składy podatkowe oddalone od siebie o de facto 300 metrów, powiedzmy, przy sąsiednich ulicach, są to dwa miejsca prowadzenia działalności. Dla każdego z tych miejsc prowadzenia działalności trzeba mieć odrębną ewidencję, które się sumują do deklaracji składanej przez podmiot, bo deklaracja jest już jedna dla całego podmiotu, ale ewidencja ma być per miejsce prowadzenia działalności. Wpisów, tak jak od dawna, należy dokonywać w sposób chronologiczny, nie później niż następnego dnia roboczego po zaistnieniu zdarzenia. Czyli tutaj ta zasada, która była przyjęta dla CEWY 5 dni, nie obowiązuje. Tutaj stosujemy dotychczasowe reguły, mówiąc o jednym dniu roboczym, z zastrzeżeniem wpisów na przykład dla
ewidencji energii elektrycznej, gdzie tych wpisów dokonywać można zdecydowanie rzadziej. A jeśli chodzi o wymagania stawiane programom komputerowym, które mają służyć do prowadzenia, czy mogą służyć do prowadzenia ewidencji akcyzowej, to program musi umożliwiać wgląd w treść wpisów, czyli jednym słowem musimy wiedzieć dany poszczególny wpis, jakie zawiera elementy, jakie zawiera informacje i musimy umieć je z wykorzystaniem tego programu zobrazować, przedstawić potencjalnie na żądanie organu. Program musi zapewniać ochronę przed utratą danych, czyli ich zniekształceniem i musi zapewniać możliwość korygowania wpisów, ale w taki sposób, aby wiadomo było, kiedy tej korekty dokonano i kto jej dokonał. Wydruki wpisów w porządku chronologicznym muszą być możliwe do wygenerowania na żądanie, czy to naczelnika Urzędu Skarbowego, czy naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego. I znowu, zakres danych żądanych przez organ może być definiowany w wezwaniu od organu, a zatem musimy móc skonfigurować program tak, żeby wypluł, wygenerował te dane, których organ od nas oczekuje i znowu za wybrane miejsce. Mając jedno miejsce prowadzenia działalności nie ma problemu, mając kilka miejsc prowadzenia działalności trzeba te ewidencje móc generować w odniesieniu do poszczególnego miejsca prowadzenia działalności. No i oczywiście dane, te zestawienia, które mają być generowane, drukowane z systemu, muszą odpowiadać tym typom ewidencji, które określone są w przepisach, więc na przykład mamy przepisy dotyczące wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie. Tego rodzaju ewidencja musi zawierać pola X, Y, Z i również ten nasz wydruk z systemu musi pozwalać na wygenerowanie takiego raportu, który będzie odpowiadał, no de facto będzie odpowiadał wersji takiej, która byłaby prowadzona w papierze i uzgodniona z organem zawczasu. Ponieważ treści programu komputerowego się nie uzgadnia z organem, to organ tak czy siak to de facto na podatniku ciąży obowiązek zapewnienia tego, żeby przy prowadzeniu ewidencji był w stanie wygenerować taki wydruk, jaki odpowiada przepisom. I organom. To prawda, bo akcyza, kiedyś usłyszałem na konferencji, akcyza jest przed podatkiem jakkolwiek ogólnopolskim, to jednak trochę też z naleciałościami takimi regionalnymi i co naczelnik Urzędu Skarbowego lub naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego, to i wymagania pojawiają się różne. Tak, dlatego ja też wziąłem te wymagania prawne, tak, przepisałem, można powiedzieć, raz jeszcze na tym slajdzie, jak Państwo widzicie. Czyli to jest dokładnie to, co mieliśmy wcześniej, tyle tylko z tymi strzałeczkami, takimi odnośnikami do tego, w jaki sposób jest to realizowane w systemie. I tu chciałem tak wprost właśnie pokazać, idąc jak gdyby punkt po punkcie, żeby to zobrazować, w jaki sposób jest to realizowane w systemie informatycznym, żeby z jednej strony zobaczyć, czy jest to zgodne z wymogami legislacyjnymi, a z drugiej strony, żeby też pokazać, co jest więcej, ale też trochę to rozróżnić, żeby się to nie plątało, tak? Bo jak to się wszystko razem w jednym miejscu pokazuje, to już nie wiadomo, co jest wymogiem, a co jest tak naprawdę dodatkiem, albo też po co pewne rozwiązania są zrobione. No i tak, oczywiście idąc od początku, może jeszcze należałoby, ja tak czy inaczej udostępnię Państwu mój ekran. Pierwsza rzecz, którą należałoby powiedzieć, to... Aha, teraz nam zniknęła prezentacja. Dobrze. To są te dane podmiotu, tak, o których tutaj Janek wspominał. Więc ja sobie tutaj, ja mam nawet dwa serwery uruchomione, ale sobie przejdziemy do pierwszego. Znaczy tak, ja pokazałem tutaj jakąś formatkę energii elektrycznej wprowadzania danych. Notabene, jak Państwo tutaj zobaczycie, mam nadzieję, że to widać, energia, lokalizacja... Nie widać. Slajd jest. Dobrze. To ciekawe. Muszą być chochliki.
żeby było, żeby się działo. Dobrze, zobaczmy teraz. A, dobrze, możliwe, że ja nie mogę jednocześnie slajdu, no to zaraz sobie spróbujemy z tym poradzić. A sobie poradzimy z tym, tak. Teraz Państwo widzicie mój ekran na pewno. Tak. Możemy wrócić. Dobrze, zaraz sobie tu przejdziemy. O, dobrze. No, czyli idźmy po kolei. Wszelkie wpisy są widoczne ze wszystkimi szczegółami, tak? Bo jest mowa o tym, że jeżeli się wpisy dokonuje, to musi być możliwość podglądu treści do dokonywanych wpisów. Co prawda to już było widać wcześniej w aplikacji, ale nie zaszkodzi jeszcze raz to pokazać. Ale zanim jeszcze to pokażę też, tak, to wrócimy jeszcze na sekundę sobie do definicji podmiotu i tych różnych lokalizacji, o których Janek wspominał, bo de facto tak naprawdę tu jest kilka rozwiązań. Mam nadzieję, że teraz mój ekran widać, tak, Janku? Widać najbardziej. Dobrze, więc teraz jak Państwo widzicie tutaj, to jest tak, to jest ekran startowy, to co widzimy, tak, czyli w momencie, kiedy się zalogujemy, to widzimy, system jakby pokazuje nam, gdzie, w której ewidencji akcyzowej, czy też w którym module ewidencji akcyzowych, których ewidencji akcyzowych, tak, bo one są podzielone zgodnie z rozporządzeniem, mamy jakieś wpisy, które zaczęliśmy wprowadzać, ale ich jeszcze nie zatwierdziliśmy, czyli de facto one są w tak zwanym brudnopisie, one jeszcze nie stanowią w związku z tym z punktu widzenia prawnego ewidencji akcyzowych, bo to tak jakbyśmy sobie notatkę robili w brudnopisie. I ten ekran pokazuje, gdzie, w której ewidencji akcyzowej, w którym brudnopisie, w której ewidencji akcyzowej jakieś wpisy są. Natomiast to, co też pokazuje, to co tu jest istotne z punktu widzenia właśnie mowy o tych lokalizacjach, że na przykład energia elektryczna jest rozbita według lokalizacji. Tak, proszę zobaczyć, że tu jest ewidencja energii elektrycznej, lokalizacja 0. Tak? No to sugeruje, że tych lokalizacji może być więcej. Jeżeli sobie tu wejdziemy teraz po lewej stronie, bo jakby zaglądać w różne obszary systemu można w różny sposób. Można poprzez ten pulpit taki logowania pierwszy, to jest taki skrót, tak, który nam od razu skrótowo pokazuje, gdzie może powinniśmy pójść, bo czegoś tam jeszcze nie dokończyliśmy, bo są jakieś wpisy, które czekają na ich akceptację, ale można też iść tutaj sobie z lewej strony, takim tradycyjnym, typowym menu, tak? Jak ja tutaj wejdę w energię elektryczną, tak? Proszę zobaczyć, tu kliknąłem energia elektryczna, to proszę zobaczyć, że mamy znowu teraz właśnie ten podział, tak? Czyli lokalizacja 0, 1, 2. No i tu jest jeszcze taka główna lokalizacja testowa, tak, tutaj dodana następna, tak, żeby pokazać, że tak naprawdę tych lokalizacji możemy stworzyć dowolną ilość w zależności od tego, ile mamy tych lokalizacji i jak chcemy tę ewidencję prowadzić, jak nam chcemy podzielić. I od razu odpowiem Państwu, bo też są takie osoby, tak, tacy klienci, którzy od razu się pytają, no dobrze, ale ja bym chciał mieć tą lokalizację w jednym takim oknie zbiorczym i po prostu jak rekord wprowadzam, to chciałbym mieć możliwość podzielenia tego według lokalizacji. No i proszę zobaczyć, też jest taka możliwość, bo właśnie aplikacja jest elastyczna i ma możliwość dodawania tak zwanych pól dodatkowych. W tych polach dodatkowych myśmy stworzyli lokalizację, takie pole. W związku z tym jest możliwość zarówno podzielić jakby a priori takie ewidencje według lokalizacji, w każdej wpisywać oddzielnie. Można to podzielić na użytkowników. Tak naprawdę jest tutaj dużo możliwości, natomiast zdecydowanie wymóg, który mówi o tym, że wpisy powinny być podzielone według lokalizacji, powinna być możliwość potem podsumowania tych informacji, czy grupowania tych informacji, to jak najbardziej jest możliwe. Tak? Proszę zobaczyć, ja sobie tutaj jednym ruchem ręki złapałem tą lokalizację, wyciągnąłem tutaj na ten pulpit górny grupowania danych, no i mam wpisy podzielone według moich lokalizacji, tak, pogrupowane, oczywiście z podsumowaniami. Więc tutaj jak najbardziej, po pierwsze jest obsłużony wymóg rejestracji danych według lokalizacji, po drugie tak naprawdę jest nawet bardzo duża elastyczność, jeśli chodzi o sposób prezentowania tych danych i nawet sam sposób wprowadzania tych danych, w jaki sposób byśmy chcieli to ewentualnie na przykład dzielić. No i oczywiście to, co też mówiliśmy, to kwestia rejestracji danych dotyczących podmiotu, który ewidencję prowadzi, to jest w tych ustawieniach tutaj administracyjnych, a tutaj po lewej stronie Państwu pokazuję, gdzie jest to, w jakiej funkcji systemu. Ja zaraz tam wejdę, ale zanim tam wejdę, to jeszcze chciałem też pokazać
taką rzecz, która jest też przydatna, to znowuż odwołuje się do tych raportów, tak, i w szczególności właśnie mogących się pojawiać wymogów w zakresie urzędu celnego, tak, specyficznych, że na przykład chciałbym właśnie, żeby dane były w określony sposób prezentowane czy podsumowywane, tak, i na przykład to, co tutaj zrobiłem, taki podział na lokalizację, ja mam tutaj w prawym górnym rogu taką możliwość wyeksportowania zapisów ewidencji do PDF-a czy nawet do Excela, tak, notabene nawet możemy importować również te dane, ale jak sobie kliknę tutaj eksport do PDF-a, tak, to tutaj powiedzmy sobie to nazwijmy test wydruku i proszę zobaczyć, że jakby macie Państwo też potężną elastyczność, jeśli chodzi o możliwość konstruowania tych wydruków. Jeżeli sobie teraz ten test wydruku uruchomimy, tak, to proszę zobaczyć, że to jest tak, według takiej tak zwanej zasady what you get is what you see, tak, czyli to, co widzieliśmy na ekranie, taki układ, jaki sobie stworzyliśmy na potrzeby właśnie na przykład odpowiedniego urzędu celnego, to tak system nam tutaj te dane pogrupował. No i oczywiście podsumowuje i tak dalej. No ale w górnym lewym rogu, tutaj nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, to jest troszeczkę mniejszą czcionką, tak? Niemniej jednak tu są te dane rejestrowe spółki, tak? Te dane rejestrowe spółki oczywiście nie są zapisane w sposób stały w aplikacji, tylko jeżeli podamy te dane rejestrowe podczas instalacji oprogramowania, czy jak się zmienią, możemy je oczywiście też zmieniać, to wówczas one się tutaj nam w każdym raporcie pojawią. No i na dole też tutaj Państwo na tym zwróciliście uwagę, że strona 3/3, data i godzina sporządzenia raportu, kto sporządził, więc takie informacje, które zdecydowanie są przydatne w momencie generowania dokumentów dla odpowiednich urzędów. Jeżeli sobie teraz wrócimy do aplikacji, to jeszcze na chwileczkę tutaj wejdę, tak, proszę zobaczyć, tu jest wszedłem w tę część administracyjną. Tu nie chcę Państwa też przerazić, bo to naprawdę jest bardzo dużo funkcjonalności, ale to też dlatego, że my mamy dwie wersje oprogramowania. Jedna jest właśnie taką uproszczoną dla tych mniejszych podmiotów, które mają mniej wpisów, wówczas nie trzeba wcale tutaj wchodzić i się tym martwić. Natomiast no, jesteśmy też producentem oprogramowania dla bardzo dużych podmiotów, dla korporacji międzynarodowych, więc wówczas te wszystkie funkcje nam się przydają, tak? Chociażby w szczególności tutaj mamy reguły walidacji, kalkulacji i tak dalej, ale to nie chciałbym tutaj zbyt wiele szczegółów w tym momencie poruszać jednocześnie, tak? Weszliśmy tutaj w dane dotyczące podmiotu i to tutaj właśnie te dane rejestrowe podajemy. Tak? Możemy oczywiście też sobie logo podmiotu załadować do aplikacji, więc tutaj wszystkie te dane podajemy po to, żeby one nam się w raportach pojawiały. Natomiast jak już mówimy o raportach, to jeszcze warto jest zerknąć tutaj w jedno miejsce, ponieważ pokazałem Państwu jakby generowanie raportu z formatki wprowadzania danych, natomiast my mamy też oddzielny zupełnie moduł do raportowania, które również można użyć. Po pierwsze, można tutaj skorzystać z dostępnych, gotowych raportów. One tutaj dla każdej ewidencji takie standardowe funkcjonują. Możemy sobie wybrać tam energię elektryczną, ten nasz tutaj demo, które pokazujemy, jakiś zakres dat, ja tutaj tam dość dowolnie, dość szeroki, po to, żeby nam się jakieś dane takie demonstracyjne załapały. I sobie taki raport uruchomię, tak? Proszę zobaczyć, że też jest raport, który się generuje. Tu akurat nam się jeden rekord załapał, bo mamy więcej wpisów historycznych tutaj zarejestrowanych. Natomiast ten układ też jest pewien standardowy, gotowy w aplikacji. No oczywiście tutaj nie ma podsumowania po lokalizacji, no bo on jest standardowy. Jeśli chcemy taki specyficzny, to możemy, tak jak Państwo widzieliście, samodzielnie sobie go wygenerować bezpośrednio z formatki. Możemy też na życzenie, to też się zdarza u klientów, że definiujemy raporty jakby na życzenie, tak? Czyli Państwo nam mówicie, w jaki sposób właśnie na potrzeby państwa wewnętrzne, czy na potrzeby właśnie organu, w jaki sposób taki raport powinien być skonstruowany, jakie kolumny powinien mieć, jakie podsumowania i tak dalej, i tak dalej. Wówczas taki raport tutaj się znajduje w tak zwanych raportach użytkownika. Ale wracając do rzeczy jeszcze, wróćmy się do samego wpisywania, rejestrowania danych, czyli mieliśmy ten punkt przeglądu informacji, tak, że te dane, które wpisaliśmy, żebyśmy mieli szansę je widzieć, żeby był przegląd możliwy. No to tak jak Państwo widzicie, no chyba lepszego przykładu nie może być. Nasza aplikacja jest tak skonstruowana, że wszystkie wpisy, które wprowadzamy, widzimy.
Oczywiście możecie Państwo od razu zapytać, no dobrze, ale jak tych wpisów będzie bardzo dużo, to przecież ten ekran zostanie, że tak powiem, w cudzysłowie zaśmiecony, ja już nic nie będę widział, bo tych wpisów będzie pełno. Do tego nam też służy tak zwane archiwum, tak? To znaczy w którymś momencie, jeżeli wpisów jest już bardzo dużo, to my możemy te wpisy przenieść. Do tego nam służy właśnie archiwum, tak? Do archiwum wrzucamy wpisy, które zostały wpisane, zostały zaakceptowane, stanowią naszą ewidencję akcyzową, natomiast są to historyczne wpisy, które na bieżąco nie chcemy, żeby nam się pojawiały w naszej formatce. Do tego właśnie nam służy ta formatka archiwum. A co więcej, jak sobie wejdziemy tutaj, bo mamy podział na robocze, bieżące, archiwum, tak? Czyli robocze to jest ten brudny opis, którym ja teraz jestem. Bieżące to są te, które właśnie już są zaakceptowane. Te wpisy, które już zostały, powiedzmy sobie, podstemplowane, które, co do których się przyznajemy, że stanowią ewidencję akcyzową. Oczywiście wszystkie podsumowania, tutaj też się to w rozporządzeniu pojawia, także musi być możliwość podsumowania tych informacji. Natomiast to, co też jest tutaj istotne, to że pojawiają się też dodatkowe kolumny, które są też wymagane ustawowo, dotyczące chociażby numeracji. Ale to, co chciałem też tutaj powiedzieć, to to, że właśnie tutaj z bieżących możemy dokonać już tylko pewne ograniczone czynności. Czyli jeżeli ewidencję, jeżeli jakieś dane wprowadzamy, tak jak tutaj byliśmy w roboczych, ja się tutaj na chwileczkę jeszcze cofnę, to jak jesteśmy w brudnopisie, ten brudnopis jeszcze ewidencji nie stanowi. Ale jeżeli ja sobie wejdę tutaj w dany wpis, ten wpis sobie oczywiście tutaj uzupełnię, żeby on był kompletny. I jeżeli ja już stwierdzam, że on ma trafić do ewidencji, czyli mam być z niego rozliczany przed stosownymi urzędami, to wówczas tutaj jest przycisk akceptuj. Tak? Jeżeli ja zaakceptuję ten rekord, to proszę zobaczyć, co się stanie. Tu mamy teraz ten rekord na dole, tak? maj 2024. Jak kliknę OK, to on nam znika. Tak? Czyli on teraz w brudnopisie, z brudnopisu nam zniknął, no bo żeśmy go zatwierdzili. A skoro go zatwierdziliśmy, to właśnie trafił nam do bieżących i on tutaj, jak sobie zejdziemy w dół, na samym dole tu go widzimy, tak? Ten zapis się tutaj pojawił, natomiast to, co jest bardzo istotne, on się pojawił z stosowną numeracją, tak? To rozporządzenie też wyraźnie mówi o chronologiczności zapisu danych, jak również o numeracji, tak? Tutaj w systemie zresztą mamy trzy numeracje, tak jak Państwo widzicie, są trzy tak zwane systemowe numeratory. Jest to numerator taki podstawowy, który jakby pokazuje kolejny po prostu rekord od początku uruchomienia aplikacji, ale mamy również w danym roku wpis, tak jak widzicie Państwo, w tym roku dokonałem raptem dwóch aplikacji wpisów, więc mamy numer dwa, ten rekord, tak? No i w danym miesiącu, tak? Ponieważ za miesiąc maj jest jeden wpis, no to jest numerek jeden tutaj. A po prawej stronie mamy też informacje dotyczące kto i kiedy, co do sekundy, nawet tak jak Państwo pewnie tu widzicie teraz, jak ja najechałem, informacje kto i kiedy taki rekord wprowadził. Ja może na chwileczkę jeszcze się tylko cofnę do prezentacji, żebym nie zbyt chaotycznie nie wskazywał tutaj Państwu realizacji wymogów legislacyjnych od strony informatycznej. Tak? Czyli powiedzieliśmy sobie o wszystkich wpisach, więc to powiedzmy sobie mamy odhaczone. Zobaczmy, co jeszcze nam dalej mówi ustawodawca. Raz zapisane dane i zatwierdzone w bieżących nie są usuwane, tak? Czyli program musi zapewnić ochronę przechowywanych danych przed zniszczeniem lub utratą. Zobaczmy, jak to jest realizowane. Czyli jeżeli trafiły dane do bieżących, to teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, że ja właśnie sobie tutaj klikam w klawiaturę, ale nie mogę zrobić nic, tak? To znaczy ja tych wpisów nie mogę usunąć, bo one są trwale zapisane w systemie, więc ta, jak gdyby ta potrzeba jest zrealizowana, że nie możemy tych danych utracić ani zniekształcić. Oczywiście, jeżeli to jest rozwiązanie serwerowe, to za to też odpowiada cała polityka backupowania systemu, żeby te dane były zabezpieczone też przed utratą w przypadku awarii. Ale jeśli to jest na serwerze, to rzeczywiście te dane są zabezpieczone. Na pewno użytkownik z poziomu systemu, jeżeli zatwierdził zapisy, to i one są w bieżących bądź w archiwum, to nie ma możliwości trwałej ich zmiany bądź usunięcia. Jest możliwość natomiast i to, co ustawodawca nam też o tym mówi, że musi być możliwość korekty, ale jeśli taka korekta jest dokonywana, no to musi ona być w sposób precyzyjny zarejestrowana, tak? Czyli kto, kiedy
dokonał takiej korekty. No więc zróbmy sobie taką korektę, żebyście Państwo zobaczyli, jak to jest realizowane w systemie. Są dwa rodzaje, nazwijmy to dwa rodzaje korekty w systemie, tak? Zresztą teraz na ekranie tutaj nie widzimy żadnych rekordów korygowanych, a to dlatego, że tu jest taki filtr nałożony, który pokazuje nam tylko rekordy bieżące. Natomiast jeżeli ja ten filtr zdejmę, tutaj jestem teraz w lewym dolnym rogu, jeżeli ja teraz usunę ten filtr, proszę zobaczyć, proszę Państwa, co się stanie. Zobaczycie Państwo wszystkie rekordy, które były modyfikowane. Tak? Teraz widzimy tylko tak zwane rekordy aktywne. Tutaj nam za to odpowiada ta kolumna, która mówi nam o typie rekordu. Jeżeli ja teraz zdejmę ten filtr, to proszę zobaczyć, mamy mnóstwo rekordów pokreślonych. Tak? A co to znaczy, że są rekordy pokreślone? To znaczy, że ktoś je korygował. Albo je anulował, albo właśnie je korygował, czyli zmieniał jakieś zapisy, na przykład zmieniał ilość. Jeżeli anulował, to znaczy, że je jakby kasował do zera. Tak? No i tak skasował, że skasowane są, owszem, one się tutaj nie podsumowują, natomiast jest historia tych zmian, tak? Proszę zobaczyć, że jest tutaj w statusie rekordu, że jest skorygowany, tu, że jest anulowany, a tu po prawej stronie dodatkowo jest rejestracja, kto i kiedy takiej korekty dokonał, tak? Więc ja teraz sobie wejdę na przykład, dla przykładu Państwu pokażę, na jednym rekordzie, czy na dwóch, jak wygląda korekta i anulata, ale może jeszcze zanim to nastąpi, to jeszcze jedną rzecz pokażę, mianowicie po lewej stronie mam też takie fajne tutaj przyciski. One raz są, jak Państwo widzicie, wyszarzone, a raz są bardziej ciemne. Do czego one nam służą? To znaczy, jeżeli rekord nie ulegał żadnym zmianom, to ten plusik jest szary, tak? Natomiast jeżeli rekord powstał w wyniku właśnie korygowania innego rekordu, to tutaj pojawia się taki aktywny plusik. Jak go sobie klikniemy, to proszę zobaczyć, że tutaj mamy informację, że rekord 52 powstał w wyniku skorygowania rekordu 45. I taki był oryginalny zapis tego rekordu 45, a taki jest prawidłowy zapis tego rekordu 52. Czyli widzimy wprost, co było korygowane, z jakich zapisów, na jakie zapisy zmieniliśmy. No jeszcze szybciutko zrobię tutaj tą jedną korektę. Zróbmy najpierw sobie anulatę. Jeżeli zrobimy anulatę 54 rekordu, system nas zapyta, czy na pewno chcemy anulować. Potwierdzamy to przyciskiem tak, chcemy anulować. I w momencie, jak anulujemy, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, ten rekord nam zniknął i się ukrył, ponieważ nie jest aktywny. Taki jest filtr, który automatycznie się zakłada. Ja go sobie z powrotem zdejmę. Natomiast to, co ważne, ktoś z Państwa, kto jest spostrzegawczy, ale można to też potem sobie jeszcze zrobić, że tak powiem, przejrzeć potem nagranie, tu mieliśmy wyższą wartość, tak? Ponieważ żeśmy skorygowali o te 222, no to ta wartość nam się zmniejszyła, ponieważ stwierdzamy, że ona była nieprawidłowa. Tak? Proszę zobaczyć, to jest ten rekord 54. Co się z nim stało? No on został, nazwijmy to, skreślony, został anulowany, tak? Ale ta anulata tutaj jest zarejestrowana, a w szczególności, proszę zobaczyć, tutaj mamy datę i godzinę, tutaj jak sobie to rozszerzymy, tak, to jest tej korekty. Proszę zobaczyć, 14 maja, godzina 10.15, sekund 17. No oczywiście jestem użytkownik Jan, ponieważ ja wszystko robię tutaj na tym administracyjnym użytkowniku, natomiast wyraźnie widzimy, że ten rekord jest anulowany. No i możemy jeszcze zrobić tą korektę, czyli skorygowanie rekordu u nas w systemie. W momencie, kiedy ja kliknąłem skorygowanie, to system pierwotny rekord przepisał do kolejnej linii i ja teraz w każdej kolumnie danych mogę te informacje zmienić, tak? Ja sobie tutaj zmieniłem, że ilość wyprodukowana była większa niż tą, co pierwotnie zadeklarowaliśmy i poprzez takie wykliknięcie się z tego rekordu, o, tak, mogę go zapisać. Oczywiście system mnie zapyta, czy na pewno chce zakończyć to korygowanie rekordu, czy też nie. Jeśli tak, no to wtedy tej korekty dokonamy, tak? I w momencie, kiedy tej korekty dokonaliśmy, ten filtr nam znowu tutaj pokazuje tylko aktywne, więc zdejmijmy ten filtr, żebyśmy widzieli, co zrobiliśmy. I wówczas proszę zobaczyć, 56 rekord, który korygowałem, co miał wartość 1203 tej energii elektrycznej wyprodukowanej, tak on został skreślony, ale powstał nam rekord 57. No kolejny, tak, mówiliśmy o chronologii zapisów, jak widać chronologia jak najbardziej jest. No i co więcej, jak ten 57 sobie tutaj otworzymy, to nawet tu widzimy wyraźnie, że 57 powstał w wyniku skorygowania rekordu 56. Dobrze, to tak jest realizowana, tak są realizowane wymogi, tak, w zakresie przeglądu informacji, w zakresie
chronologii zapisów, w zakresie numeracji, w zakresie rejestracji, kto, kiedy, jakich wpisów dokonał, w zakresie nieusuwalności rekordów, jak również w zakresie dokonywania i rejestrowania korekt, tak, czy w systemie u nas jeszcze nazywamy to anulatami. Przejdźmy dalej, bo tutaj jeszcze było parę punktów, o których warto jest przynajmniej przejrzeć, czy już o wszystkich powiedzieliśmy, tak? Czyli każdy wpis otrzymuje numerację. Program musi umożliwić wygenerowanie i wydruk w porządku chronologicznym. Widzieliśmy to już, tak? Że zarówno z tej formatki podglądu danych możemy uruchomić sobie wydruk, ale możemy też skorzystać z modułu do raportowania, gdzie możemy zdefiniować specjalne raporty pod konkretnego klienta, czy pod konkretny urząd celny i jego wymagania, i oczywiście wpisy są chronologiczne. Zestawienie danych wymienionych w szczególnych typach ewidencji oraz podsumowanie ilości podpowiednio wyborów akcyzowych, w tym suszu tytoniowych banderów. Tak, jak najbardziej tutaj należy się odwołać do tego, że po lewej stronie Państwo widzicie, że mamy podział na poszczególne ewidencje akcyzowe. Tak? Jeżeli teraz wejdziemy do tego pulpitu zewnętrznego, tutaj takim skrótem, żeby sobie przejść do jakiejś innej ewidencji, na przykład do zwolnionych ze względu na przeznaczenie, no to widzimy tak jednym rzutem oka, no, formatka jest zupełnie inna, prawda? To jest jakaś formatka testowa, więc ma tutaj jakieś dane testowe, no ale mamy już zupełnie inne kolumny, zupełnie inne informacje. Oczywiście mamy wszędzie to, co ustawodawca od nas wymaga, czyli podsumy, tak, w zakresie ilości. Tutaj mamy podsumy w zakresie wartości, które są obliczeniowe. To samo dotyczy się danych w zakresie podsumowania informacji dotyczących podatku akcyzowego. To chyba lepiej tutaj mamy zobrazowane na drugim serwerze. Jeszcze sobie tutaj zerknę. O, tak, tutaj mamy, proszę zobaczyć, tu mamy taki przykład, tak, gdzie mamy troszeczkę więcej tych danych obliczeniowych, bo w systemie tak naprawdę o tym nie mówiłem i trochę pewnie nam czasu na to by brakło, ale jak wejdziemy sobie w administrację, to tam mamy cały moduł administracyjny, który nam odpowiada za definiowanie w ogóle pól przeliczeniowych. Zresztą ten przykład to ilustruje, troszeczkę tak wybiegając poza ten podstawowy zakres wymogów legislacyjnych. Tak? Jeżeli sobie wybierzemy jakiś produkt z listy, tak, proszę zobaczyć, że automatycznie system nam może zaciągać nazwę tego produktu, kod CN, no ale w szczególności, jeśli sobie zdefiniujemy odpowiednie formuły przeliczeniowe, proszę zobaczyć, że przeliczamy sobie z ilości opakowań na ilości w kilogramach, to nie wszystkie pola, które tutaj Państwo widzicie, te kolumny, to są te, które są wymagane ustawowo, tak, proszę zobaczyć, to jest pole tak zwane decimal 6, tak, nazwa kolumny, to co tutaj Państwo widzicie, to jest pole, które zostało zdefiniowane na potrzeby prezentacji, tak, dla klienta, który poprosił, żeby pokazać, zaprezentować, w jaki sposób można przeliczać ilości opakowań na ilości w kilogramach, tak. To samo się tyczy ilości w litrach, tak, znowu jest to pole dodatkowe, to jest pozasystemowe, znaczy poza jak gdyby wymogami legislacyjnymi, tak. Więc tutaj można dużo tak naprawdę różnego rodzaju wymogów zawrzeć w systemie, poza samymi wymogami, które narzuca na nas ustawodawca. Tak? Natomiast tutaj wypełniam dane po to, żeby Państwu pokazać, bo po prawej stronie już nam się tu akcyza wyliczyła. Tak? Proszę zobaczyć, tu mamy stawkę akcyzy, no i wyliczoną akcyzę. Oczywiście na dole, tak jak Państwo pewnie widzicie, tu mamy wszystkie pola te numeryczne podsumowywane, tak? Więc te wszystkie dane tutaj się nam sumują, no i wszystkie dane nam się wyliczają, jeśli sobie odpowiednie formuły obliczeniowe tutaj do aplikacji wprowadzimy. Dobrze, tutaj mamy o ewidencjach i co jeszcze? Raport na żądanie, no to raport na żądanie, to już żeśmy mówili, już parę razy o tym wspominałem, więc chyba już nie będę przedłużał i oddam głos do studia. Za sekundę jeszcze, bo jeszcze co ważne jest, powiedzieliśmy o załącznikach, powiedzieliśmy o polach dodatkowych, kalkulacjach, walidacjach. O walidacjach może trochę za mało powiedziałem, w dowolnych wydrukach mówiliśmy, ale jeśli jeszcze się na chwileczkę cofniemy do aplikacji, bo te walidacje może warto by było Państwu pokazać, że są, żebyście Państwo mi nie musieli wierzyć na słowo. Jeżeli sobie wejdziemy tutaj zawieszoną akcyzę bodajże, jeżeli zaczniemy dane wprowadzać, tak, zaraz zobaczymy, czy nam się uda taki przykład znaleźć, alkohol etylowy weźmy tutaj,
Jest alkohol etylowy. Ok. Zobaczmy, czy teraz, tak, o, to chciałem Państwu pokazać, tak, czyli jeżeli w systemie wskażemy, które pola muszą być wypełnione przez użytkownika i jeżeli nie zostaną one wypełnione, to w systemie możemy wprowadzić blokady przed zatwierdzeniem takiego rekordu, czy też przed zapisaniem takiego rekordu, tak, i stąd tutaj Państwo widzicie te zakazy wjazdu, takie czerwone, tak, na czerwono, które się wyświetlają. Bez wypełnienia tych pól system nas nie puści dalej, tak, więc wracamy jeszcze tutaj sobie z powrotem. Czyli to są te walidacje. No i to, co jeszcze jakby zapomniałem o tym wspomnieć, już raz wspominałem, ale warto jeszcze raz do tego wrócić, co jest notabene bardzo istotne, tak? To również to, że poza samą elektroniczną ewidencją akcyzową również możemy to sobie zintegrować z modułem deklaracji AKC4, tak? Czyli tutaj, jak Państwo widzicie, mamy tutaj podłączony moduł generowania deklaracji. Jeżeli się tutaj mamy odpowiednie uprawnienia i podamy login, hasło, bo nie każdy użytkownik może mieć dostęp do tego modułu deklaracji, to wówczas nasz moduł generowania deklaracji może korzystać bezpośrednio z danych zawartych w elektronicznych ewidencjach akcyzowych i automatycznie nam tutaj umożliwić generowanie deklaracji. Tak? Ja sobie tutaj patrzę, jakiś przykład może, żeby Państwu zwizualizować. Zobaczmy, czy my tutaj mamy, ale wydaje mi się, że tutaj powinna być możliwość wygenerowania deklaracji. Tak? Tutaj mamy w sposób zwizualizowany deklarację akcyzową, chyba tutaj jest dla tego naszego przykładu, którym przed chwileczką byliśmy, czyli dla alkoholu etylowego. To jest jakby strona wizualizacyjna, tak? Ale możemy sobie wejść w szczegóły danych, które zostały pobrane. Te dane są tutaj podsumowane według akurat składu podatkowego. To, co Państwu pokazywałem, tak? Te kolumny tutaj możemy przestawiać w dowolny sposób, je układać, więc te informacje wszystkie tutaj mamy zawarte. Mamy też część taką deklaracyjną, tak? W której możemy zobaczyć wszystkie pola z deklaracji, w jaki sposób one są tutaj poukładane, zebrane, przeliczone, więc jak najbardziej możemy również skorzystać z tego modułu do generowania, automatycznego generowania deklaracji akcyzowych na podstawie naszych ewidencji. Dobrze, to chyba tym razem udało mi się dobrnąć do końca, nie pomijając żadnych istotnych, wydaje mi się, kwestii. Więc oddaję tym samym głos do studia. Przeskoczysz? Już, tak, oczywiście. Już przeskakuję, zobaczmy. To jest. Jestem przeskoczony. Dobra, dziękuję. Ostatni element, czyli przepisy przejściowe i to, w jakim jesteśmy teraz momencie, jeśli chodzi o ewidencje akcyzowe. Mamy przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku. To są przepisy tego nowego rozporządzenia z grudnia ubiegłego roku i one zawierają, można powiedzieć, trzy przepisy przejściowe. Pierwszy przepis zakłada, że jeżeli nasze ewidencje prowadzone dotychczas zawierają wszystkie niezbędne elementy wymagane nowym rozporządzeniem, no bo trzeba sobie powiedzieć, że nowe rozporządzenie wprowadza pewne zmiany, nie są one zbyt daleko idące, ale w niektórych ewidencjach wprowadza dodatkowe pola, zmienia nazewnictwo, więc czy likwiduje pewne pola. Więc jeżeli akurat nasza ewidencja jest tego rodzaju, że zachodzą w niej zmiany i na nowych przepisach obecnie obowiązujących powinniśmy uzupełnić pewne dane, no to jeżeli mamy ewidencję przeszytą papierową, przeszytą i ostemplowaną, ponumerowane karty przez organ, no to siłą rzeczy nie uzupełnimy tej ewidencji. Wówczas lądujemy w tutaj tym drugim, można powiedzieć, kafelku na prezentacji i
możemy jeszcze do końca czerwca tego roku prowadzić taką ewidencję na starych zasadach, ale od 1 lipca musimy się dostosować do, musimy dokonać podsumowania i zamknięcia i od 1 lipca przejść na nową ewidencję zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami. Czyli w przypadku prowadzenia ewidencji papierowych może dojść do sytuacji, w której musimy dokonać podsumowania i zamknięcia i albo przejść na ewidencję papierową, albo kontynuować ewidencję papierową, ale już w nowej strukturze względnie, przejść na ewidencję elektroniczną i już przy użyciu programów komputerowych prowadzić ewidencję w oparciu o obowiązujące reguły. Jeżeli prowadzimy ewidencję dotychczas w formie elektronicznej, to takiego, to tutaj przepis przejściowy nam, nie nakazuje, przepis przejściowy adresuje sytuację podmiotów prowadzących ewidencję w formie papierowej. Można z tego wnosić, że podmioty prowadzące ewidencję akcyzową w formie elektronicznej po prostu sprawnie, bez dokonywania zamknięcia i podsumowania, dodają elementy, uzupełniają swoją ewidencję elektroniczną o dodatkowe wymogi stawiane przez nowe rozporządzenie i w ten sposób prowadzą ewidencję już od 1 lipca na nowych, w oparciu o nowe reguły, bez konieczności dokonywania podsumowania i zamknięcia. Jeśli chodzi o protokoły, to te protokoły mogą być do końca tego roku prowadzone, sporządzane na starych wzorach, natomiast już od 2025 roku trzeba będzie przejść wyłącznie na protokoły na wzorach nowych, przy czym wydaje się, że to, jeżeli ktoś prowadzi ewidencję w formie elektronicznej i tam ma przygotowane wzory protokołów, no to zmiana tych, podmienienie tych protokołów nie powinno być wielką trudnością od strony informatycznej, a jeśli chodzi o podmiot, który ma wydrukowane, ma nabyte druki na przykład protokołów, to, no to może je zutylizować byle do końca roku, bo od kolejnego trzeba będzie już przejść na protokoły przygotowane według nowych wzorów. Także kończy nam się okres przejściowy, on w szczególności dotyczy podmiotów prowadzących ewidencje papierowe, bowiem te muszą podmioty przejść na nowy system dostosowany do nowych wymogów od 1 lipca i wcześniej dokonać podsumowania i zamknięcia starych ewidencji, przenieść je jako stany początkowe do nowych ewidencji. W przypadku podmiotów prowadzących ewidencje w sposób elektroniczny nie ma potrzeby dokonywania tego podsumowania i zamknięcia, natomiast jest potrzeba dostosowania ewidencji elektronicznej do nowych wymogów, tak żeby od 1 lipca była zgodna z regułami prowadzenia ewidencji w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy. I tyle, jeśli chodzi o przepisy przejściowe i oddaję głos do Jędrzeja. Do studia. To jest. Dobrze, proszę Państwa, tak prawdę powiedziawszy, to dobrnęliśmy, raczej by należało powiedzieć do końca, ale tytułem zakończenia warto jest parę rzeczy jeszcze powiedzieć odnośnie chociażby istnienia dwóch wersji oprogramowania, które my dostarczamy na rynek. I stąd też tutaj to hasło Ewidencik versus Hogarth Ewidencje. Wersja na start, darmowe demo. Tu chciałbym o paru rzeczach powiedzieć, dlatego że no, chcielibyśmy dotrzeć z tą informacją do Państwa. Tak? Po pierwsze, to co już gdzieś tam się przewijało w tej mojej części informatycznej, jesteśmy producentem oprogramowania zarówno tego jak gdyby pełnego, potężnego, tak, dla dużych podmiotów. I to są te ewidencje akcyzowe i to jest ta wersja full i ona tam ma po prostu mnóstwo różnych możliwości i dostosowania do specyfiki podmiotu, kalkulacji, wszystkie ewidencje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast istnieje też wersja tak zwana uproszczona, ten ewidencik. I dwa słowa chciałem właśnie tutaj powiedzieć na temat tego ewidencika, ale również chciałem też powiedzieć o różnego rodzaju mediach, tak, w których my funkcjonujemy, po to, żebyście Państwo mogli łatwiej do nas dotrzeć, czy też może nie do nas, tak, tylko do informacji, które Państwa interesują, bo
tak jak i ten webinar, bardzo dużo rzeczy przygotowujemy, bardzo dużo materiałów, tak, które są po prostu dostępne w sieci, to nie są płatne w żaden sposób materiały, ani nasze webinary, ani tutoriale, ani tak zwane shorty, jak również jest dostępne demo, tak, chociażby tego ewidencika, więc to jest takie proste rozwiązanie na start, tak, taki śledzik na start, nazwijmy, tak, mi się skojarzyło z listenerem, nie wiem dlaczego, to kryptoreklamy robię, kurczę, to się wytnie, dobrze. W każdym bądź razie ewidencik, tak, czym jest ewidencik? Tak jak wspominałem, ewidencik jest to wersja uproszczona, pełnej wersji. Ona pozwala nam na to, żeby rozpocząć rejestrację danych w sposób elektroniczny, jeśli chodzi o ewidencje akcyzowe. Nie wymaga to żadnego wsparcia IT, nie wymaga to żadnego wsparcia naszego. Tak, tak naprawdę można tą aplikację pobrać, zainstalować i zacząć z niej korzystać. Oczywiście wersja, na początek jest wersja demo, to co kosztuje to oprogramowanie, no to jest jakaś licencja, tak, którą trzeba opłacić, natomiast rzeczywiście ewidencik to jest bardzo proste rozwiązanie, które pozwala na to, żeby szybko rozpocząć pracę z ewidencjami elektronicznymi. Wersja demo również pozwala na to, żeby się zapoznać z możliwościami. Zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony, bo tam można też sobie doczytać o tym ewidenciku. Ja tutaj wkleiłem taki fragment z naszej strony. Tak? Tam mamy opis tego programu, mamy demo, które możemy sobie ściągnąć, ale mamy również chociażby link do filmów, które są zamieszczone na naszym kanale YouTube, a te filmy zawierają, to są tak zwane filmy instruktażowe, tutoriale, tak? Które pokazują krok po kroku, w jaki sposób ten system skonfigurować, ten moduł skonfigurować, w jaki sposób można z niego zacząć korzystać. Więc tak jak wspomniałem, samodzielna instalacja i obsługa, filmy instruktażowe, jest to wersja zdecydowanie dla małych przedsiębiorstw i biur rachunkowych, jest to wersja jednostanowiskowa, to też warto powiedzieć, to jest bardzo ważne, bo jeżeli tak naprawdę jedna osoba dokonuje takich wpisów w organizacji, to ta wersja jednostanowiskowa może wystarczyć. Tutaj trzeba natomiast pamiętać o jednej rzeczy, że ten poziom bezpieczeństwa jest znacznie mniejszy niż w przypadku rozwiązań serwerowych w korporacjach, w firmach, w których istnieje dział IT, który zabezpiecza te dane. Więc jeżeli byście Państwo wybrali wersję jednostanowiskową, to trzeba sobie gdzieś robić dodatkowo kopię bezpieczeństwa, czyli kopię katalogu, w którym zostanie zainstalowana aplikacja. Ten katalog zawiera wszystkie dane i szczegóły, więc w razie gdyby, nie daj Boże, się komputer spalił, tak, czy jakieś inne zdarzenie losowe nastąpiło, to żeby była możliwość odtworzenia danych na wersji instalacyjnej, którą można postawić na drugim komputerze. Ona umożliwia również eksport, jak i import danych z Excela. Ja tego nie pokazywałem, bo dzisiaj już trochę czasu nam brakło. Już dość długo dzisiaj Państwa mordujemy, więc myślę, że już trochę nie mamy na to przestrzeni. Ale ten import i eksport z Excela również można zobaczyć na filmikach instruktażowych. No i oczywiście jest zgodność z przepisami, są pola obowiązkowe. Te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, zapis nieusuwalny, numeracja operacji, chronologia zapisów itd., itd. Także zdecydowanie zachęcam. Ja jeszcze pozwolę sobie, żeby Państwo ten link skopiować do tutaj czatu, bo myślę, że to się przydaje, bo na ekranie, jak to widać, to ciężko jest to wszystko przepisać, więc ja jeszcze sobie pozwolę udostępnić mój ekran, gdzie mam tą prezentację tak naprawdę w wersji PowerPointowej. Prośba tylko, Janku, jakbyś tam mi dał znać, czy widać. Widać ekran i widać prezentację, teraz zmieniasz. No dobra, to teraz, o właśnie, jak sobie teraz tu przejdziemy, bo to są linki, tak, w PowerPoincie takie linki można zrobić, więc ja Państwu to na czatu skopiuję, jeżeli są Państwo zainteresowani, to zdecydowanie tam zachęcam, żeby sobie zerknąć, to jest opis oprogramowania. Tak jak wspominałem, ewidencik zawiera wszystkie ewidencje poza składem podatkowym, jak i dokumentacją w zakresie produkcji alkoholu etylowego, piwa i wina. Również są dostępne słowniki kodów CN, tak, dla wyrobów gazowych, węglowych czy olei, preparatów smarowych, co na pewno ułatwia pracę. Wersja pełna natomiast właśnie posiada skład podatkowy i alkohole, posiada bazę danych, to co wspominałem, może
być użytkowana przez bardzo wiele podmiotów. Mamy firmy, które mają kilka podmiotów powiązanych i wszystkie korzystają z jednej aplikacji, z jednej instalacji na serwerze. Ja tego nie pokazywałem, ale w aplikacji możemy zdefiniować użytkowników, możemy nadać im uprawnienia, żeby widzieli tylko określone ewidencje, żeby widzieli określone lokalizacje itd., itd. Jest możliwość również dla tych z Państwa, którzy są z większych podmiotów, w ogóle przesyłanie danych do ewidencji, tak? Na przykład mamy rozwiązania też dla browarów, gdzie importujemy dane, na przykład z SAP-a, więc jak najbardziej mamy tutaj takie technologiczne możliwości, żeby dane importować, a niekoniecznie wpisywać je ręcznie, tak? W związku z tym dla tych z Państwa, którzy są przedstawicielami większych podmiotów, również możemy zaoferować pełne wdrożenie z dostosowaniem do potrzeb klienta. To jest bardzo ważne, bo w większych podmiotach właściwie nigdy wersja standardowa nie odpowiada w pełni potrzebom i wymaganiom i wtedy robimy sobie wdrożenie, robimy analizę, dostosowanie aplikacji, dodatkowe pola, przeliczenia, walidacje, importy itd., itd. Więc jak najbardziej jest możliwość skustomizowania rozwiązania, stworzenia dedykowanych raportów, słowników danych, list rozwijanych, mechanizmów importów i tak dalej. Natomiast też dla tych z Państwa, którzy by się obawiali, z ewidencika łatwo jest przejść na duże ewidencje. Tak? Te programy jednak mają dużo wspólnego, jeśli chodzi o technologię i konstrukcję, więc można się zupgrade'ować. No i ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, to są te nasze media społecznościowe. Jedna rzecz to jest właśnie nasza strona internetowa. Ja teraz tutaj pozwolę sobie skopiować i Państwu na czata wrzucić, jeśli by Państwu to było przydatne. To po pierwsze, jeśli chodzi w ogóle o nasze webinary, to wszystkie nasze webinary na maj, tak, no i jeden już na czerwiec wrzuciliśmy. Tutaj z Jankiem będziemy o KSeF-ie też na początku czerwca mówić. Natomiast w zakresie obiegu dokumentów, w zakresie systemu ERP, w zakresie Microsoftu też mamy w maju, no za dwa dni mamy kolejny webinar z cyklu elektroniczny obieg dokumentów, więc serdecznie Państwa zapraszam. Tutaj na tej stronie hba.hugard.pl szkolenia znajdziecie Państwo harmonogram nadchodzących wydarzeń. Można tutaj się łatwo zarejestrować, klikając tą agendę i zapisy. Również tam są nasze webinary zamieszczane, te historyczne, czyli ten dzisiejszy na przykład też tam się znajdzie. Dobrze, dziękujemy ślicznie, zachęcamy do wypełnienia ankiety i zapraszamy na kolejne webinary, w szczególności na początku czerwca w zakresie KSeF-u z Jankiem. Do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia.